Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. To już pewne, most na Bugu połączy dwa województwa. Radni Mazowsza domagają się włączenia dróg wojewódzkich do Funduszu Dróg Samorządowych. Sadownicy będą współpracować z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych ze wsparciem. Choć kosztowna, to bardzo potrzebna i długo oczekiwana przez mieszkańców Mazowsza i Podlasia. Mowa o przeprawie na Bugu, która połączy gminę Jabłonna Lacka z gminą Perlejewo. Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi będzie kosztowała ponad 90 milionów złotych. Po jednej stronie Bugu Mazowsza i miejscowość Krzemień Wieś, położona w gminie Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim. Po drugiej stronie województwo podlaskie i miejscowość Granne w powiecie siemiatyckim. W linii prostej dzieli je zaledwie kilka kilometrów. Jednak to tylko teoria. Obecnie najbliższy most znajduje się w odległości ponad 40 kilometrów. Jak przyznają mieszkańcy obydwu gmin i województw, w takiej sytuacji codzienne życie staje się niebywale trudne. Już niebawem może się to zmienić. Wszystko za sprawą przeprawy mostowej. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Na tą inwestycję czekaliśmy bardzo długo już, bo w planach to było już, powiem tak, już sporo lat temu wcześniej. Ta budowa mostu na Bugu ma połączyć miejscowości Krzemień Wieś, która po tej stronie jest, i w gminie Jabłonna Lacka z miejscowością Granne w gminie Perlejewo, którą widzimy tam dalej w odległości. Także to jest bliski odcinek przez Bug, ale daleko objechać to drogą. Na tą chwilę po lewej stronie mamy 41 km naokoło, żeby tutaj dojechać z Grannego, a lewą stroną, żeby objechać drugim mostem, mamy 64 km. Także to jest bardzo długa odległość dla rolników, bo jedna i druga strona ma po obu stronach też pola. Także to jest na tą chwilę to jest problematyczne, żeby te pola obrabiać i jeździć takie odległości. Inwestycja ta jest kosztowna, ale bardzo potrzebna i długo oczekiwana przez mieszkańców Mazowsza i Podlasia. Dokumentację projektu łącznie z pozwoleniem na budowę opracuje firma Certus Via z Warszawy. Jej koszt to blisko 1 000 000 zł, z czego 80% to dofinansowanie z rządowego programu Mosty dla Regionów. Pozostałą część pokryją samorządy. Jest to most z programu rządowego o znaczeniu strategicznym. Ma również duże znaczenie gospodarcze, turystyczne i historyczne. Oba brzegi Bugu łączy ciągle istniejące silne powiązanie rodzinne, społeczne i gospodarcze. Powstanie połączenia komunikacyjnego bardzo ułatwi życie mieszkańcom. Inwestycja ta ułatwi rolnikom dostęp do pól, które znajdują się po drugiej stronie rzeki. Przyczyni się do rozwoju nadburzańskiej turystyki i podniesie atrakcyjność inwestycyjną. Jeśli chodzi o aspekt historyczny, jest to słynny szlak z XVII i XVIII wieku, wiodący z Warszawy do Wilna. Zasłynął on również jako szlak napoleoński, przemarszu wojsk francuskich na Moskwę w XIX wieku. Mam nadzieję, że zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W etapie pierwszym do września 2021 roku wykonawca opracuje dokumenty zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych. Etapem drugim będzie opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pełna dokumentacja ma być gotowa do grudnia 2022 roku. W budowę przeprawy zaangażowało się kilka samorządów. Liderem projektu jest powiat siemiatycki. Biorą w nim udział również gmina Perlejewo i Jabłonna Lacka, powiat sokołowski oraz dwa samorządy wojewódzkie, podlaski i mazowiecki. Powiat siemiatycki jest liderem tego projektu. Po prostu tak ustaliliśmy, było takie ustalenie wszystkich samorządów, że powiat siemiatycki będzie liderem tego projektu. No jako starosta wraz z zarządem, z radą powiatu wyraziłem na to zgodę i przystąpiliśmy do działania. O budowie tego mostu mówiło się już w latach 60., 70., no teraz zapadły takie decyzje, na pewno z różnych względów. Ta przeprawa mostowa jest ważna, na pewno skomunikuje tutaj dwie gminy, dwa,
dwa powiaty i dwa województwa. Na pewno wpłynie to na rozwój też, rozwój taki gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, bo wiemy, że komunikacja jest jednym z takich ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy regionu, rozwój kulturowy. Także to jest bardzo istotna i ważna dla nas inwestycja. Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi będzie kosztowała ponad 90 milionów złotych. Swoje wsparcie zadeklarował samorząd województwa mazowieckiego. To bardzo ważne połączenie drogowe, lokalne, które zaktywizuje gospodarkę. Samorządy angażują się w ten projekt obecnie na etapie właśnie projektowania, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji. Później rozpoczniemy proces budowlany. Mam nadzieję, że to zaktywizuje tę część Podlasia i tę część Mazowsza. Pozdrawiam naszych partnerów ze strony podlaskiej i deklarujemy udział swój finansowy nawet do 10 milionów złotych w tym projekcie. Podobnie sytuacja wygląda ze strony samorządu województwa podlaskiego. Większość pieniędzy, bo 80% kosztów kwalifikowanych płaci państwo, natomiast 20 milionów złotych płacą samorządy po dwóch stronach tej rzeki. I jeżeli to nam się uda, to jak najbardziej to jest celowe, uzasadnione i będzie służyło dla mieszkańców, którzy tam istnieją, ale również dla regionów, bo to jest większa sprawa niż lokalny ruch. To jest, dotyczy tak naprawdę rozwoju dwóch regionów, północno wschodniego Mazowsza i południowego obszaru województwa podlaskiego. To dlatego my się angażujemy, bo po pierwsze to chcemy być udziałowcem tych potężnych milionów, które przeznacza Skarb Państwa i to jest wpisane nie tylko dla naszego województwa, ale dla całej Polski. I uważamy, że celowe jest dopłacić 8 milionów złotych z funduszy i z budżetu województwa dla tego ciekawego projektu, bo on jest generalnie projektem rozwoju gospodarczego, regionalnego, gdzie będą korzystali i przedsiębiorcy, i rolnicy. To będzie skomunikowanie dwóch obszarów, i Mazowsza, i Podlasia, bo tutaj widzimy i upatrujemy duży sukces gospodarczy złączenia tych dwóch województw. Co ciekawe, przeprawa pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień Wieś istniała niegdyś jako element wielkiego gościńca litewskiego, głównej drogi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, łączącej obie stolice, Warszawę i Wilno. Ostatni most istniejący w tym miejscu został zniszczony około 1920 roku. I choć na razie w miejscu, w którym ma powstać nowa przeprawa na Bugu, są kamienie i paliki, to wizja, w której stanie tam solidny most łączący województwo podlaskie z mazowieckim, jest coraz bliżej. Tylko w tym roku na budowę i modernizację dróg wojewódzkich samorząd Mazowsza przeznaczył aż 460 milionów złotych. Obok dużych przedsięwzięć prowadzone są setki małych inwestycji drogowych, których celem jest utrzymanie dobrego stanu dróg, co wiąże się z ogromnymi kosztami. Dlatego radni województwa mazowieckiego postanowili zwrócić się z apelem do rządu o włączenie dróg wojewódzkich i dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta Warszawy do Funduszu Dróg Samorządowych. Radni województwa mazowieckiego przyjęli apel skierowany do rządu RP w sprawie włączenia dróg wojewódzkich do Funduszu Dróg Samorządowych. Uchwała Sejmu RP z października 2018 roku powołująca fundusz wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie tych dróg. Daje taką możliwość jedynie przy zadaniach polegających na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich oraz w przypadku budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym. Pamiętajmy o tym, że samorządy mogą korzystać w ramach tego funduszu z dofinansowań oprócz samorządów województw. Stąd też nasz apel, żeby można było też wnioskować o dofinansowanie dróg wojewódzkich, bo przecież te drogi wojewódzkie są na całym Mazowszu, nie tylko w małym odcinku jednej gminy czy drugiej, ale często też te gminne odcinki czy powiatowe łączą się z drogami wojewódzkimi.
wojewódzkimi. Dlatego też nasz apel, żeby można było dołożyć tam środków właśnie dla samorządów województw, żebyśmy mogli aplikować o te środki. Sieć dróg wojewódzkich na Mazowszu to blisko 3000 km. Co roku inwestycje w nie stanowią największą pozycję w budżecie województwa. W latach 2015-2019 łącznie na przebudowę i remonty dróg wojewódzkich samorząd Mazowsza przeznaczył niemal 2 miliardy złotych. Za taką kwotę zmodernizowanych zostało ponad 1000 km dróg. Dlatego zdaniem radnych Fundusz Dróg Samorządowych powinien stanowić instrument wsparcia dla realizacji zadań w obszarze wszystkich dróg samorządowych. Nie można wykluczać jednego rodzaju dróg, w tym przypadku wojewódzkich, zwłaszcza że są one ważnym elementem w sieci drogowej Mazowsza. Służą rozwojowi infrastruktury drogowej pozostałych samorządów oraz aktywacji gospodarczej całego regionu. Mazowiecka Agencja Energetyczna zapewni sadownikom wsparcie eksperckie i pomoc w prowadzeniu projektów z zakresu zielonej energii. A wszystko za sprawą listu intencyjnego podpisanego przez Związek Sadowników RP, Mazowiecką Agencją Energetyczną i Samorząd Mazowsza. Eksperci z Mazowieckiej Agencji Energetycznej będą doradzać sadownikom w szukaniu rozwiązań technologicznych, które pomogą im utrzymać koszty energii elektrycznej na optymalnym, ale i przewidywalnym poziomie. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To najważniejszy cel podpisanego w Warszawie listu intencyjnego między Związkiem Sadowników RP, Mazowiecką Agencją Energetyczną, a Samorządem Mazowsza. Te źródła są bardzo potrzebne sadownikom, ponieważ oni w okresie letnim zużywają bardzo dużo energii na przechowywanie owoców, zresztą po zbiorach do następnych zbiorów przechowują owoce i to pochłania znaczące ilości energii, ale też na przykład w okresie wiosennym stosują zraszanie nadkoronowe, czyli to, które służy ochronie przed przymrozkami. Więc takie wytwarzanie przez sadowników, czy to w formie indywidualnej, czy w formie zbiorowej, czy w formie spółdzielni energii odnawialnej, która później będzie zużywana na własne cele, znakomicie może podnieść efekt ekonomiczny z jednej strony ich gospodarowania, a z drugiej strony no, wpisuje się w ten europejski, światowy trend pozyskiwania energii ze słońca w tym wypadku, no i poprawia nasz bilans energetyczny i ten udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Ogromnie się cieszymy, że dochodzi do już w zasadzie do pewnych inwestycji, które będą dbały o nasze środowisko. To jest bardzo ważne, bo w dobie bardzo intensywnej produkcji rolnej, która rzeczywiście jest w tym momencie nasycona i dużo chemii, i dużo rzeczywiście tych środków, które są niezbyt przyjazne, jeżeli w tej chwili podejdziemy w sposób nowatorski do tych wszystkich rozwiązań, będzie to naprawdę bardzo dobre. Współpracę ze Związkiem Sadowników RP zainicjowała Mazowiecka Agencja Energetyczna. Współpraca będzie dwupłaszczyznowa z punktu widzenia agencji. Pierwsza to będzie ścisła współpraca z województwem mazowieckim w celu takiego wsparcia branży, aby móc jej zapewnić utrzymanie konkurencyjności, czy to na rynkach międzynarodowych i na rynku krajowym oczywiście. A druga to już będzie wsparcie eksperckie, czyli pomoc taka czysto merytoryczna, doradcza, polegająca na wsparciu poszczególnych członków Związków Sadowników RP w realizacji projektów energetycznych w pełnym tego zakresie od koncepcji poprzez finansowanie do realizacji i rozliczenia. Mazowiecka Agencja Energetyczna dysponuje wykwalifikowaną kadrą i zweryfikowanymi rozwiązaniami technologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem OZE, w tym fotowoltaiki. Pragnieniem podpisania tego listu i taką skuteczną funkcją jest to, aby wdrożyć wśród sadowników metody produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa innowacyjnymi metodami. Dzisiaj fotowoltaika jest tym instrumentem, tym narzędziem, który w moim zdaniem i zdaniem Związku Sadowników i dlatego podpisujemy list intencyjny z Marszałkiem i z Mazowiecką Agencją Energetyki, aby wśród sadowników rozpowszechnić produkcję energii właśnie metodami fotowoltaicznymi. Tym sposobem mamy głęboką nadzieję, że obniżymy koszty produkcji poprzez wytwarzanie energii
przez co gospodarstwa zyskają finansowo, staną się bardziej konkurencyjne. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza ze strategicznych branż polskiej gospodarki, ciągle poszukuje rozwiązań pozwalających utrzymać koszty energii elektrycznej na przewidywalnym i akceptowalnym poziomie. Cena energii jest jednym z kluczowych elementów utrzymania konkurencyjności sektora rolniczego, a zwłaszcza branży sadowniczej. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i szerokich kompetencjach, Mazowiecka Agencja Energetyczna podzieli się swoim wsparciem nie tylko przy organizacji dostaw energii elektrycznej, ale również przy inwestycjach, na przykład budowie instalacji fotowoltaicznych. Bardzo często to te najmniejsze oddolne inicjatywy budują lokalną społeczność. Niejednokrotnie w ich przygotowaniu biorą udział całe rodziny czy sąsiedzi z jednej miejscowości. Dostrzegając potencjał tego typu działań, samorząd Mazowsza zorganizował konkurs, w którym kilkadziesiąt organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację niezwykle ciekawych i smacznych projektów. Będą uczyć o lokalnych tradycjach, zapraszać na warsztaty gotowania i zielarskie, ale też pokazywać rolę pszczół w ekosystemie. Zarząd Mazowsza właśnie rozstrzygnął dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Jeden dotyczy promowania mazowieckich produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, zaś drugi rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W sumie w dwóch konkursach wsparcie o łącznej wartości blisko 430 tysięcy złotych trafi do 37 mazowieckich organizacji. Nie są to projekty duże, ale bardzo ważne i bardzo ciekawe. Często organizowane przez małe, lokalne stowarzyszenia, często organizacje sąsiedzkie, a zatem będą to wydarzenia, warsztaty, działania, które na pewno pięknie zapracują w lokalnych społecznościach. W ramach pierwszego konkursu organizacje mogły ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć dotyczących promowania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Na ten konkurs wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 86 wniosków. W sumie wsparcie trafi do 30 organizacji pozarządowych. Jego łączna wartość to blisko 270 tysięcy złotych. Na realizację autorskiego przedsięwzięcia można było w tym przypadku zdobyć 10 tysięcy złotych. Z kolei wsparcie w konkursie ofert dotyczącym propagowania rolnictwa ekologicznego, w tym właśnie upowszechniania roli pszczół w środowisku naturalnym, tutaj ubiegało się 39 ofert i w sumie ostatecznie dofinansowanych zostanie 17 bardzo ciekawych przedsięwzięć i wartość wsparcia wszystkich tych działań to blisko 160 tysięcy złotych. Patrząc na listę tegorocznych beneficjentów, jedno jest pewne. W tym roku będzie działo się nie tylko ciekawie, ale i przede wszystkim pysznie. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.